Cześć, dzisiaj zajmiemy się wzmacniaczem lampowym 18-watowym Hughes & Kettner TubeMeister 18. Niepozorny mały headzik, jednak posłuchajcie, jak on brzmi. Ustawienia equalizera tutaj mamy treble, middle, bass. Ustawione są na godzinę 12. Tutaj ciężko mi jest to przedstawić dokładnie. Kanał czysty. Teraz zajrzyjmy w czeluści piekielne tego wzmacniacza, czyli w kanał przesterowany. Tymi przyciskami sobie zmieniamy. Mamy tutaj jeszcze dodatkową opcję Lead Boost. Zaraz zobaczycie, na czym to polega. Jednak dam przester. Przester na maksa. To były neutralne ustawienia korektora, czyli na godzinę 12. Teraz jeśli się dodamy trebli, środka, sorry, basu i środek zdejmiemy troszeczkę, posłuchajcie. Jeśli jeszcze bardziej pójdziemy w takie ekstremalne ustawienia. Teraz dam z powrotem na godzinę 12 equalizer i zrobimy dopalacza, czyli tego boost, lead boost. Teraz zaczynamy znowu od takich lightowych.
teraz przez Ternomaxa. To cały czas grałem na tym neutralnym ustawieniu korektora. Teraz jeśli ustawimy trebli na pierwszą, middle na 11, bas na pierwszą, teraz jeśli znowu pójdziemy drastycznie, o. Aż po prostu trzęsie portami, można powiedzieć, i zamienia się w bestię, więc na tych neutralnych ustawieniach korektora brzmi tak pudełkowato, faktycznie jak większość wzmacniaczy, zresztą jak zależy już to od Was, jednak jak zaczniemy tutaj kombinować z tymi ustawieniami, to zaczyna się coś fajnego dziać. Nie ma tutaj żadnego reverba, ani żadnego takiego bajeru. W zasadzie nie potrzeba, jest to po prostu normalny headzik lampowy. Mamy tutaj jeszcze opcję z tyłu, później Wam pokażę tył, redukcji mocy. Na razie jest na maksymalnie 18 W. Teraz zmniejszę o jeden przełącznik. Nie pamiętam dokładnie o ile to jest, pokażę Wam później z tyłu. Zamienimy go w bestię znowu. O jeden przełącznik znowu w dół. Ostatni przełącznik to jest nagrywanie nocne, tak jest to nazwane. Nic nie słychać, ale jeśli włączymy do odpowiedniej dziurki, to będzie nam inaczej to brzmiało. Pokażę Wam teraz z tyłu cały ten headzik. Uwaga. Obawiam się, że możecie mnie zobaczyć przez przypadek. Tak wygląda uchwyty. Do tego mamy fajną torbę gratis, której akurat tutaj nie mam, ale weźmiemy go, próbujemy jakoś pokazać. O.
O, czyli za pierwszym razem, jak zmniejszyłem głośność, to było na 5 W, później było na 1, a później na ten tryb nocny. Także na 18 W jest naprawdę głośny. Można powiedzieć, pomyśleć, że wzmacniacz 18 W nie będzie głośny. Jednak podłączyłem do kolumny Labogi na dwóch głośnikach V30. Uwaga, Laboga. V30, 120 W ma kolumna, więc miażdży pupsko. Tu mamy jeszcze wskaźniki lamp mocy, diody świecące. Czy wszystko to jest w porządku? Mamy tak, pętlę efektów, fuse switch i wyjście bezpośrednie do nagrywania XLR. No i tutaj wyjście na głośniczek między 8 a 16 ohm. Widzicie, w środku lampeczki się świecą, świeci się na niebiesko cały wzmacniacz, co powoduje w ogóle zachwyt w oczach. Po prostu jakby jacyś kosmici przylecieli prosto jakimś statkiem ze Star Treka. Naprawdę wzmacniacz wart uwagi. Być może nie jest bardzo znana firma, jednak faktycznie ja się powoli przekonuję do tej firmy. Właściwie można powiedzieć, że już się przekonałem. Aczkolwiek w tym momencie mnie nie stać na taki piecyk. W każdym razie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że to jakoś Wam pomogło. Uwaga, wyłączam. Nie. O matko, zmienia się w ogóle cały klimat. Uwaga. Teraz jest groźnie. Matko, to jakieś efekty po prostu nie z tej ziemi. Dobra, na razie ziomalki.